Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry. Oczywiście witam i pozdrawiam w atmosferze wielkopostnej, ale też witam i pozdrawiam pozdrowieniem wielkopostnym, pozdrowieniem, które ma wymiar jednocześnie modlitwy, modlitwy do Chrystusa cierpiącego, jak też Jego Matki. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Tyś, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Zobaczmy. Czas Wielkiego Postu to czas, kiedy cierpi Chrystus, kiedy jest zdradzony, kiedy jest sprowadzony na krzyż, kiedy z Niego drwią, kiedy z Niego się śmieją, kiedy Mu dokuczają. On to wszystko przyjmuje w ciszy, jak ten pokorny baranek prowadzony na rzeź. Ale razem z Jezusem cierpi Jego Matka. To przecież trudno sobie wyobrazić, żeby matka była obojętna. Każda matka rozumie, że jeżeli jej dziecko jest chore, jeżeli jest dziecko cierpiące, to ona czasem bardziej cierpi niż właśnie to dziecko. Dlatego też wołamy z nadzieją i Tyś, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Kochani, czas Wielkiego Postu to czas rozważania męki i śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale to także czas ofiary, czas wyrzeczenia, czas różnego rodzaju postanowień. Dlatego też w Wielkim Poście jesteśmy ludźmi, którzy próbują zmienić swoje życie, oczywiście na lepsze, którzy próbują z czegoś zrezygnować, którzy próbują przemienić to swoje życie, które ma w sobie tak wiele błędów, które ma w sobie tak wiele zła i które często jest życiem po prostu tak bardzo złym. No, czego możemy zrezygnować? W jaki sposób możemy się martwić? Wielu z nas pali papierosy, wielu z nas próbuje pić alkohol, piwo czy jakieś tam inne trunki mniej czy bardziej wyskokowe. Wielu z nas jest bardzo mocno zapatrzonym w komórkę, czy w ekran telewizyjny, czy w ekran internetowy, czy jakiś tam jeszcze inny ekran. Właśnie w Wielkim Poście postarajmy się zrobić takie wyrzeczenie, że nie będę palił papierosów, że nie będę pił alkoholu, że nie będę bluźnił, że nie będę oglądał jakichś niedozwolonych filmów, że nie będę zbyt długo siedział przed telewizorem, że nie pozwolę na to za wszelką cenę, żeby nie stać się niewolnikiem cyfry, bo jak wiemy, ta cyfra nas bardzo uwodzi w sposób bardzo skuteczny, czasem nawet powiedziałbym w sposób bardzo szatański, bo stajemy się niewolnikami, stajemy się zniewoleni i popadamy w różnego rodzaju nałogi. No właśnie, nałogi, nie tylko alkohol, nie tylko papierosy, ale też narkotyki, używki. Jeżeli ktoś, zwłaszcza z młodych ludzi, ma z tym problem, bardzo proszę, zastanowić się, bardzo proszę przemyśleć, co zrobić, żeby swoje życie w tym temacie przemienić, co zrobić, żeby to swoje życie uszlachetnić, oczyścić z różnego rodzaju naleciałości, które rujnuje nie tylko nasze zdrowie fizyczne, ale także nasze zdrowie psychiczne, które powoduje, że to nasze życie, że my jako ludzie, często ludzie młodzi, stajemy się wrakami, a to często prowadzi do bardzo poważnych chorób, a nieraz nawet do śmierci. Dlatego też, kochani, starajmy się robić różnego rodzaju postanowienia, ale też starajmy się wytrwać w tych postanowieniach. To nie sztuka powiedzieć, że ja nie będę robił tego, a potem robię. Prawda? I ktoś tak kiedyś powiedział, nikt ci tyle nie da, ile ja ci obiecuję. Ja mogę bardzo wiele obiecywać Panu Bogu, sobie, ale co z tego? Te obietnice muszą stać się ciałem, te obietnice muszą być zrealizowane, dopiero wtedy one nabierają sensu, dopiero wtedy mają one odpowiednią wartość i mają odpowiednie właściwości. Jeżeli tylko my na obietnicach kończymy, jeżeli tylko one w naszych sercach, czy w naszych ustach, czy w naszych umysłach mają miejsce, to proszę Państwa, jest bardzo źle. Lepiej nie robić, bo wtedy rozłazimy się, wtedy tylko w jakiś sposób siebie tak troszeczkę i denerwujemy, a jednocześnie robimy siebie ludzi mniej odpowiedzialnych. Dlatego też muszę najpierw postanowić, a zanim postanowię, muszę się zastanowić, 3 razy pomyśl, a potem dopiero mów. Nie odwrotnie. Nieraz my najpierw mówimy, a potem dopiero myślimy, stukamy się w głowę. Mój Boże, czemu to ja nie pomyślałem? No właśnie, mój Boże, czemu to ja nie pomyślałem? Czemu to ja nie pomyślałem? Trzeba pomyśleć. 3 razy pomyśl, a może nawet więcej, żeby to było bardzo skuteczne, a potem dopiero trzeba zacząć działać. Kochani, dzisiejsza niedziela to jest już druga niedziela Wielkiego Postu i gdy będziemy, chociaż gdy byliśmy w Kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Marka, jak zwykle, bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał im się Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr
rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że to jesteśmy, postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając go między sobą, co to znaczy powstać z martwych. Kochani, widzieliśmy Chrystusa, który przemienia się na górze Tabor, który przemienia się wobec apostołów. Apostołowie to widzą, apostołowie tą przemianą są zachwyceni, ale ta sama przemiana ma w sobie bardzo taki ważny element i bardzo ważną informację. Mianowicie w tym czasie, kiedy Jezus przemienia się, zjawia się obłok osłaniający apostołów, a z obłoku odzywa się głos: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, zechciejmy to zdanie w Wielkim Poście wziąć sobie bardzo głęboko do serca. To jest nasz brat, to jest nasz Zbawiciel i mamy Jego słuchać. Mamy Jego słuchać. Jeżeli będziemy Jego słuchać, na pewno nasze życie będzie bardziej szlachetne, na pewno będzie bardziej odpowiedzialne i na pewno będzie życiem, które będzie zasługiwało na to życie wieczne. Mamy słuchać Chrystusa. Nie dlatego, że Jego boimy się, nie dlatego, że On na nas krzyczy, ale dlatego, że Jego kochamy. To właśnie miłość ma być motywacją słuchania tego, co On nam przekazuje podczas każdej Ewangelii, podczas czytania Pisma Świętego. Zechciejmy to, jak powiedziałem sobie, bardzo głęboko wziąć do serca w tym świętym czasie Wielkiego Postu. Poza tym proszę zauważyć, dzisiejsza niedziela to jest 28 dzień lutego, zatem kończy się drugi etap roku 2021, a już wkrótce, czyli jutro, rozpocznie się nowy miesiąc, miesiąc marzec, a w marcu to jak w garcu. I drugie przysłowie, że słońce z marca ogrzeje nawet starca. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego najlepszego na nowy, wielkopostny, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.